kurczę, jeszcze grab, patrzcie. O, coś się stało chyba. Ziema, pogoda dopisała, jedziemy topić Marzannę. Jestem ciekawy, ile osób przyjedzie. Mamy zbiórkę na Szelu. Sława podobno już się ubiera, już się szykuje. Mamy zbiórkę tutaj na Szelu. No jest dużo osób, bo siema. Dla Kopsa? Ja. Siema. Dzisiaj pisałem, czy będziesz wtedy. Nie wiem, czy kojarzysz Domix. Domix? A kiedy pisałeś? Co? Kiedy pisałeś? W tamtym tygodniu albo na dniu, na początku tego. A, no, pamiętam. Wtedy chyba pan był jeszcze w Niemczech, nie? No. Wczoraj przyjechałem, ale dzisiaj jadę znowu. Także się udało. Nagrywasz? Proszę? Nagrywasz? No. Jaki sprzęt masz? YBR125. Pokażesz? Co? Pokażesz? Co? Pokażesz tak. Sprzęt? Tutaj zaraz pojadę. Konkret. Ale narody. Oczywiście nie mogło zabraknąć, nie wiem co to USK jest, czy chyba co roku jest. Ale gigant. Mamy taki mały zlot. I deszcz pada. To trzeba mieć szczęście. Myślałem, że to piasek, a to deszcz. Tak myślę, skąd ten piasek. Mam nadzieję, że to jest chwilowe, bo nie jest pani wyważany. piasek, grad, patrzcie. To nie piasek, to grad, to nie deszcz. Ale to nie było po twarzy. Jest Sławas! Siema! Co żeś za pogodę tutaj dał? Co? Jaką pogodę sprowadziłeś? Ten uśmierzoną tablicę ma jak zwykle. Nielegalna parada. Wszystko co nielegalne jest fajne. Pamiętajcie, nieważne jaka maszyna was wozi, to jest coś pięknego. Nieważne czy śnieg, czy grad, czy deszcz. Ty, a czemu masz tą tablicę taką brudną? Czemu ta tablica taka brudna? Motor czysty, a tablica brudna. Piękna pogoda. Ja tu się wbiję, Sławas się wbije, a ja. Powiem wam, że motocykliści z różnych miejsc przyjechali tutaj. chcę odpalić. Ale już dobrze, chyba to paliwo ekologiczne zaszkodziło. Przyjechałem i dopiero wieczorem Sława zadzwonił, tak 21 i mówi: ty, topimy Marzannę dzisiaj. Mówię: kurde, fajnie. Chociaż chwilę w siodle. Podobno dzisiaj nasz rejon jest najcieplejszym rejonem w Polsce. Wszędzie ma być duży wiatr, deszcz. No u nas chwilowo tylko grad, ale już jest fajnie. A spalimy tą Marzannę w cholerę jasno. Przyszły tydzień upały. Ale ładna. Z was będziemy Brida. Pracować. Teraz już zdjęcia, patrz. Gazem! Ojeny. To nasze barwy czarno-pomarańcowe. I do Wrocławia. Co te Chińczyki tam ładują? A nie, nie że ją tam marowali. Jakby to nagrywa, to ja. Ja Arkadio. Andrzej, parę słów tutaj na żywo teraz.